Dobry wieczór, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Dzisiaj przepiękna gala charytatywna Artyści przez Wielkie A, organizowana przez Fundację Psierociniec, a ze mną pan Mariusz Józef Olejnik, który również pomaga i wspiera tą akcję. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tak, to prawda, mam przyjemność współpracy też z Fundacją Psierociniec, łącząc nasze projekty. Mam tu na myśli Spełnię Marzenia i obecną edycję Twój Wymarzony Dom łączy się bardzo spójnie z tym celem budowy hospicjum przez Fundację Psierociniec. No i tak też sobie to wszystko zaplanowaliśmy i jakby historia życiowa połączyła trochę te zdarzenia, że ja jakby straciłem swojego czworonożnego przyjaciela i tak trafiłem do tego miejsca, gdzie poruszyło moje serce i zdecydowałem się wspierać i zaprosić też do projektu Spełnij Marzenia, gdzie ludzie, którzy pomagają i wpłacają pieniądze na Psierociniec, my możemy się odwdzięczyć im tym, że mają szansę na wygranie 1 000 000 zł. I wczoraj mieliśmy, 2 października, mieliśmy właśnie finał i wygrała osoba, która właśnie remontuje swój dom, a w tą sobotę bierze ślub i jedziemy do niej wręczyć ten 1 000 000 zł na ślub. Także, Szanowni Państwo, zapraszam do projektu, żeby wspierać. W ten sposób chcemy pokazywać, że warto pomagać, bo pomaganiem spełniamy też swoje i czyjeś marzenia. Także dziękuję bardzo. No i życzę, że tak powiem, wszystkim szczęścia i trzymam kciuki za uczestnictwo i za wygrane. Tak, no właśnie powiedział pan o tej historii na scenie, jest to przepiękne, zwłaszcza, że ktoś trafił akurat w takim momencie swojego życia, to jest tylko dowód na to, że warto próbować, że wspierać, pomagać, bo dobro wraca i to jest właśnie ten piękny przykład. O co chodzi z tą loterią, jakby pan mógł naszym widzom powiedzieć bardziej, jak inni mogą wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu? Loteria promocyjna promuje e-booki Twój Wymarzony Dom. Każdy z e-booków zawiera inny styl wykończenia i do każdego e-booka jest dołączona określona liczba losów. W takim akcie podziękowania i docenienia przez odbiorców mojej inicjatywy razem z Karoliną dajemy od siebie dla każdego z uczestników 1 los, czyli to jest pierwsza taka loteria w Europie, gdzie pełnoprawne wejście do gry jest za 0 zł. I wczorajszy szczęśliwiec właśnie był tym szczęśliwcem, który zainwestował 3 minuty czasu, żeby się zarejestrować i spełnił swoje marzenie. I jeszcze w takim wyjątkowym momencie swojego życia, że za kilka dni ma wesele, a my do niego przyjeżdżamy i dostaje od nas 1 000 000 zł. To po prostu serce się otwiera. Pięknie, więc tylko więcej takich akcji. Wspaniale, pan też wspomniał, to nie tylko to była pana historia, też inni artyści, którzy byli na scenie, którzy właśnie stracili swoich pupili, tak? I tutaj też rozmawiałam z wieloma osobami, że niektóre osoby, najczęściej, które nigdy nie miały piesków, tak? Bagatelizują utratę czworonogów, że to są zszokowani, że właściciele przeżywają żałobę normalnie, tak jak po stracie człowieka. A przecież to jest, to trzeba chyba mieć, prawda, tego psa, żeby zrozumieć dokładnie, co to jest za ból, że to jest też strata, no bo to jest nasz członek rodziny. Tak, to prawda. Ja bardzo przeżywałem utratę swojego buldoczka francuskiego, Carlosa. No, on niezależnie od tego, czy ja miałem dobry humor, czy zły, czy miałem pełny czy pusty portfel, zawsze witał mnie tak samo i tak bardzo to przeżyliśmy, tracąc właśnie tego przyjaciela, członka rodziny i to się zbiegło w czasie właśnie z poznaniem w ogóle takiego miejsca, jakim jest Psierociniec i to poruszyło moje serce tak, że gdybym wiedział wcześniej, to Carlos by jeszcze
z nami był, a tak już przekroczył tęczowy most i no i długo pozostanie jeszcze w naszej pamięci. Także to jest przykra sprawa, a Psierociniec robi niesamowitą misję. Ludzie, którzy to tworzą, to są tak dobrzy ludzie, że za życia powinni iść do nieba. A czy jest pan już gotowy na nowego członka rodziny czwornożnego, czy jeszcze nie? Jeszcze nie jestem gotowy, dlatego że żal w sercu pozostał i to nie jest takie łatwe. To musi wyleczyć, rany musi zaleczyć czas. Także to tak wygląda. Rozumiem, więc współczujemy oczywiście Państwa, zachęcamy niezmiernie do pomocy, zarówno jeśli chodzi o Psierociniec, bo są potrzebne też ręce do pracy, żeby zbudować tym pieskom piękne miejsce, także zapraszamy do pomocy, prawda? Tak, zachęcamy wszystkich do wsparcia Fundacji Psierociniec, dlatego warto pomagać, dobro wraca i to zachęca do tego i uświadamia ludzi, i z jakimi miejscami, z jakimi przypadkami tam mamy do czynienia. Otwiera nam oczy na tą tragedię naszych czworonogów. No i nie możemy być jako ludzie obojętni, bo to jest wbrew człowieczeństwu. Także zapraszam serdecznie do wsparcia i razem możemy więcej. Jedne barki udźwigną tylko ileś. Potrzebne jest więcej silnych ramion, żeby tworzyć wyższe cele. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję uprzejmie.